Witajcie! I mówiłem ostatnio, że pokażę, jak będą wyglądały po odnowieniu te oto stare rzeczy mojego znajomego, można powiedzieć, przyjaciela, kolegi. Niestety, domowym sposobem byście tego nie odnowili. Narobilibyście sobie tylko kłopotu, dużo pracy. Do pewnych rzeczy się nie da bez odpowiednich narzędzi i odczynników. A więc zobaczcie, jak wyglądają po odnowieniu i z krótkim omówieniem. Żelazko przeszlifowane, usunięty był tłuszcz, taka zędra. Te świeczniki, odlew austriacki, cienkie, z nimi był problem, bo to jest odlew. Były grubo polakierowane, trzeba było chlorkiem sodu lakier ściągnąć. Żelazka w oryginale nie były lakierowane, to jest lakierowane. Przy lakierowaniu jest problem, ponieważ po lakierze materiał może trącić. Wyszły na jednym takie plamy, musiałem to zeszlifować i boki nawoskować. No niestety nie dało się tych żelazek ładnie zabezpieczyć lakierem bezbarwnym. Z odnowieniem odlewów jest dosyć duży problem, ponieważ są brzery, ciężko jest to ładnie tak wyczyścić. Tutaj jest przykład żelazka, na którym wyszły przebarwienia już po położeniu lakieru, ponieważ mosiąc trąci, nasiąknął w trakcie usuwania powłoki lakierniczej i musiałem to zrobić jeszcze raz, ale tym razem już żelazka nie lakierowałem, tylko nawoskowałem, żeby pod lakierem nic brzydkiego nie wychodziło. Tak właśnie wyglądają te plamy brzydkie. Tak się czasem dzieje, dlatego taki przedmiot przetrzymałem u siebie 7-8 dni, żeby zobaczyć, że jeżeli coś wyjdzie, to wyjdzie u mnie. Jeszcze naprawię to, bo jakbym to od razu dał znajomemu, no to wtedy u niego by wyszły te plamy. U mnie wyglądało wszystko pięknie przez 5-6 dni, a 7-8 dnia wyszły plamy, więc musiałem to jeszcze raz zrobić, przeszlifować, no i nawoskować, bo takie stare rzeczy niektóre nie nadają się pod lakier. A tym bardziej, że żelazko w zamyśle nie było wykonywane pod lakier. Ostatnio miałem bardzo ciekawych klientów przez 2-3 lata, także wam opowiem, zbieram materiały. Był pan, który budował elektrownię jądrową na Węgrzech. Pan, który prowadził wykopaliska w delcie Nilu w Egipcie przez parę lat. Był u mnie też pan, który pracował przy World Trade Center, przy odgruzowywaniu tego gruzowiska. Pracował tam przez 2 lata, też ciekawe rzeczy mi opowiedział. Także myślę, że jak zdobędę czas, to wam opowiem. No i też był telepata i egzorcysta najbardziej znany w Polsce. No i jakżebym mógł nie wspomnieć o wizycie 8 dyrektorów największych muzeów w Polsce, m.in. pani kustosz z Wawelu, pani dyrektor zamku w Wilanowie, Zamek Królewski w Warszawie, pani dyrektor z muzeum w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, pani dyrektor z Gdańska. Także wspaniałe rzeczy się dowiedziałem, cudowna wizyta, też wam opowiem. A także 2 klientów krakusów, których rodziny już 250 lat temu były w Krakowie, także poopowiadali mi o podziemiach krakowskich, niesamowite rzeczy. Będę miał czas, to opowiem. A tymczasem na razie.